Cześć, witam na garaż Makeson. Dzięki uprzejmości bank.com możemy Wam zaprezentować Mini CNC 3018. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, co potrafi jak się spisuje. Zapraszam. Mini CNC 3018, widoczna przede mną, z definicji jest urządzeniem przeznaczonym dla hobbystów i majsterkowiczów. Pomimo swojej prostej konstrukcji, posiada całkiem spore możliwości, które jesteśmy w stanie przekuć na elementy własnych projektów. Zestawy pozwalające na budowę takiego urządzenia dostępne są w kilku wersjach, od podstawowej do wersji Pro. Każda z nich różni się wyposażeniem dodatkowym. Maszyna prezentowana przez nas dzisiaj jest urządzeniem w wersji podstawowej. Jego cena to 139 dolarów w obecnej promocji, która trwa do 12 lipca. Więc, jeżeli zdecydujecie się po obejrzeniu naszego filmu zaopatrzyć w takie urządzenie, to, no cóż, trzeba się trochę pospieszyć. Dodam tylko, że regularna cena tego urządzenia jest sporo wyższa. W dzisiejszym odcinku nie będziemy Was prowadzić za rękę poprzez budowę tego urządzenia. Za to odpowiedzialna jest całkiem dobrze wykonana instrukcja montażu. Wszystkie elementy metalowe dostarczone w zestawie zostały wykonane i docięte naprawdę z. Bardzo dużą starannością nie znajdziecie tutaj elementów o ostrych kantach, tak jak to miało miejsce na przykład przy prowadnicach liniowych w drukarkach Anet A8, gdzie przecięte elementy po prostu posiadały ślady po szlifierce kątowej czy tarczy. W efekcie można było się poprzecinać. Tutaj wszystkie elementy są elegancko oszlifowane, można spokojnie przejechać palcem i nie, nie ryzykując absolutnie żadnego skaleczenia. Na dodatkową uwagę zasługują również elementy drukowane, te szare części, które widoczne są na urządzeniu. One zostały naprawdę wydrukowane z bardzo wysoką jakością, jak na technologię FDM. Nie można się tutaj do niczego przyczepić, a pod tymi elementami bez problemu podpisalibyśmy się sami. Pole pracy urządzenia to 340 na. 160 mm. Trzy zainstalowane tutaj silniki krokowe NEMA 17 kontrolujemy z poziomu Developer Board 2.0. Tak oznaczona jest płyta komputera pokładowego. Jest to rodzaj shieldu, ale bardzo dobrze zaprojektowanego. Który wykorzystuje jako serce układu klon Arduino Nano którego sami bardzo często używamy, oraz trzysteki 4988. Części są te najważniejsze części są tak typowe dla drukarek 3D, że ewentualna awaria nie pociągnie za sobą ani wielkich kosztów, ani trudności z dostępnością elementów zapasowych. Można je kupić w każdym sklepie z drukarkami 3D lub częściami zamiennymi w Polsce. Z uwagi na fakt, że operujemy tutaj na podstawowej wersji urządzenia, próżno tutaj szukać jakichkolwiek peryferiów, więc nie ma wyłączników krańcowych. No właściwie dodatkowo, z dodatkowego wyposażenia nie ma tutaj nic. Ale zbawiennym jest fakt, że ta płyta, która jest tutaj zainstalowana, pozwala na rozbudowę tego urządzenia, pozwala na zainstalowanie krańcówek, pozwoli na zainstalowanie lasera o mocy 2,5 W, ponieważ całe urządzenie jest zasilane z 24 V i 4 A, Pozwoli nawet na rozszerzenie urządzenia o system autopoziomowania stołu bardzo zbliżony do naszego halona. Do czego taki system autopoziomowania jest tutaj potrzebny? Właściwie przydaje się tylko w jednym przypadku, kiedy chcemy wykonać PCB, czyli Printed Circuit Board, płytkę drukowaną na potrzeby naszych projektów i elektroniki wynik budowanych, wykonując większą płytę, spotykamy się z takim problemem. Ten laminat nigdy nie jest równy, a my tniemy bardzo cienką warstwę. I teraz zauważcie, że tutaj zostało to wszystko wygrawerowane bardzo ładnie, a tutaj na końcu już nie. I to są właśnie te różnice wysokości. My tu mówimy o, wysoko... o różnicach wysokości rzędu włosa, dwóch włosów. Więc system autopoziomowania jak najbardziej się tutaj przyda i zainstalowanie go tutaj to nie jest żaden problem. A ja się postaram, żeby w jednym z następnych odcinków pokazać Wam, jak to. Zrobić. Zainstalowany na pokładzie Arduino Nano, czy klon Arduino Nano, został zaprogramowany fabrycznie firmwarem GRBL. GRBL to jest układowe oprogramowanie otwarto źródłowe, rozwijane od kilku lat przez społeczność. My sami przy naszych urządzeniach CNC z niego korzystamy, ponieważ jego możliwości są bardzo duże i jest on w miarę niezawodny. Właściwie wszystkie CNC, które żeśmy Wam prezentowali do tej pory, to znaczy RUT3 albo ploter laserowy dla kępy marzeń, to były urządzenia oparte dokładnie o to samo oprogramowanie. Jedynym mankamentem, który wychyliliśmy przy uruchomieniu tego urządzenia, był fakt odwrócenia kierunków osi Y. Bardzo łatwo jest to skorygować. Wydając komendę $3 równa się. 00000101. Taka komenda wysłana z terminala, powoduje trwałe ustawienie ruchów osi Y we właściwych kierunkach. Zaletą użycia oprogramowania układowego GRBL w tym urządzeniu jest cała gama dostępnych otwartość źródłowych programów sterujących tym urządzeniem. Te wszystkie programy są dostępne na dowolną platformę systemową, a więc możemy operować z pokładu Windowsa, Linuxa lub Mac a jeżeli wyposażyć płytę główną w dodatkowy interfejs Bluetooth, na przykład HC05, który kosztuje bodaj 6 czy 7 zł, to jesteśmy w stanie również sterować tym urządzeniem z pokładu smartfona wyposażonego w Android. My do sterowania tym urządzeniem wykorzystaliśmy również wolne oprogramowanie program GRB Control w wersji 08.1. Tego samego oprogramowania używamy na naszych urządzeniach CNC. Sterowniki potrzebne do podłączenia urządzenia, zarówno w przypadku systemu Windows 10, jak i Linux Mint, zostały zainstalowane automatycznie, więc nie mieliśmy żadnych problemów. Po prostu na zasadzie plug and play. Link do programu znajdziecie pod filmem. Testując to urządzenie, wykonaliśmy frezowanie na kilku różnych materiałach, poczynając od PCB, czyli laminatu do wykonania płytek drukowanych, przez drewno, pleksę. Skończywszy na przecięciu sklejki, sklejki modelarskiej o grubości 4 mm. Zacznijmy od, od laminatu. Zapewne bez większych problemów zauważycie, że wykonane tutaj frezy, od najgorszego do najlepszego pokazują, w jaki sposób poprawialiśmy parametry pracy tego urządzenia, ale muszę wam powiedzieć i właściwie spójrzmy sobie na to przez mikroskop, że ten ostatni. Jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. On jest porównywalny z metodą fotochemiczną. Nie jesteście w stanie zrobić tak małej płytki drukowanej żadną inną metodą poza fotochemią lub frezowaniem. I muszę Wam powiedzieć, że z tego frezowania jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się aż tak dobrych efektów. Kolejnym testowanym na frezarce przez nas materiałem jest deseczka z drewna sosnowego. I jak możecie zauważyć, grawer właściwie bardzo dobry. Wykonanie tego naszego logo zajęło około 40 minut. I zapewne wprawne oczy naszych widzów zauważą, że litera O jest delikatnie podniesiona. Ma to swoją przyczynę i od do tego wrócimy jeszcze za chwilę. Następny testowy materiał, tym razem Plexi. I znowu, jak widzicie, nie zawsze wszystko się udaje. Mamy dwa napisy test. Jeden wykonany poprawnie, drugi wykonany błędnie. Znowu mamy przesunięcie, i to jest dokładnie ta sama przyczyna, dla której w naszym logo litera O została przesunięta. Również do tego za chwileczkę wrócimy, bo jest to dosyć istotna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, żebyście nie mieli takich problemów. Porozmawiajmy w takim razie o mankamentach tej maszyny. Bo jak wiadomo, jak każda chińska konstrukcja. Zawsze jakieś niewielkie mankamenty się spotyka. O tym wspominałem już wcześniej, że maszyna nie posiada end stopów, które powinny tutaj definitywnie być, jak gdyby nawet w tej najprostszej wersji, tak żebyśmy mogli maszynę automatycznie homować. Drugim mankamentem jest to mocowanie. Ono zostało wyposażone tylko w dwie śrubki, tutaj i tutaj. Nie ma śrubki trzeciej. No jeżeli się coś mo mocuje tutaj w takim kielichu mm, za pomocą śrubek i to ma się bardzo szybko obracać, to najlepiej, żeby było jednak e, wyposażone w trzy śrubki e, co 120 stopni, wtedy to mocowanie jest pewne i proste. E, dokręcając śrubki delikatnie po kolei jesteśmy w stanie ustawić ten frez w idealnie pionowej pozycji. Tutaj się tego zrobić właściwie e, tak od ręki nie da, trzeba się trochę pogimnastykować, żeby ten frez dobrze ustawić. Czasem zajmuje to 2 minuty, a czasem 5. Jest dość niewygodne. Ostatnim makamentem, który wykryliśmy który ma bezpośredni wpływ na pracę tego urządzenia są te sprzęgła. A właściwie fakt, że my poskręcaliśmy je bez Loctite'a. Trzeba te śrubki również wkręcone po obu stronach, po prostu e, wkręcać na Loctite. Jeżeli się tego nie zrobi, to efekt będzie taki, jak na prezentowanych dwóch nieudanych testach. E, przepraszam, nie ta. Tak, na tych dwóch nieudanych testach. Przesunięcie tej litery zostało spowodowane tym, że e, zaczęła luzować się ta śruba trapezowa. Tutaj mamy dalszy efekt obluzowania tej śruby. Po prostu śruba trapezowa, co prawda na osi Y, tu będzie mi to łatwiej pokazać, śruba trapezowa po prostu zaczęła się obracać tutaj w jarzmie. Ta maszyna się stosunkowo mocno częściej i wstrząsy powodują luzowanie się niezabezpieczonych śrub. Dlatego, jak będziecie sobie tą maszynę skręcać, zastosujcie tutaj tight i problem będzie rozwiązany. Ostatnim materiałem, który wzięliśmy na nasz testowy warsztat, bo to na pewno będzie jedno z, byłoby <laughs> jedno z pytań pod filmem, jest sklejka. Sklejka ma 4 mm, jest sklejką modelarską, czyli taką najprostszą do obróbki. Wykorzystaliśmy znowu frez pilnikowy, ale tym razem żeby sklejeczkę przeciąć. Nie znęcaliśmy się specjalnie nad jakimś super kształtem. Wiadomo, że maszyna CNC służy do tego, żeby wyciąć sobie, co nam się żywnie podoba. Chcieliśmy, żeby to zostało wykonane stosunkowo szybko i bezboleśnie. Zagłębienie na przejazd ustawiliśmy na milimetr. Cztery przejazdy przecięte wypadło. Czyściutkie cięcia nieprzypalone. Wracając jeszcze na sekundę do mocowania. Frezu proponuję, żebyście, jeśli zdecydujecie się zamówić sobie taką maszynę, wyposażyli się od razu w mocowanie ER11. Link do tego mocowania znajdziecie pod filmem. Będziecie mieli dużo szersze możliwości instalacji różnych frezów, bo to co mamy zainstalowane tutaj i na co, na instalację czego pozwala ta tulejka. To frezy 8 cala, czyli 3,175 mm. Typowe dremelowskie frezy. Po zainstalowaniu ER11, po pierwsze będzie o wiele wygodniej, o wiele szybciej, a poza tym gama frezów zwiększy się kilkukrotnie. Konkludując i podsumowując, jak każde urządzenie z Chin, również to nie jest pozbawione drobnych mankamentów. Ale usunięcie ich nie powinno nastręczyć nikomu jakichś wielkich problemów. To jest na pewno urządzenie, na którym będziecie w stanie wykonać części do swoich projektów na własnym stole, we własnym warsztacie. Do tego za stosunkowo niewielką cenę, a w obecnych dniach jeszcze niższą. Na pewno jest to urządzenie, na którym będziecie w stanie nauczyć się po pierwsze programowania maszyn CNC tych amatorskich, będziecie w stanie poznać tajniki G-kodu, będziecie w stanie poznać tajniki projektowania CAD pod maszyny CNC oraz obsługi programów CAM, czyli tych, które generują G-kody, czyli ten program wykonawczy dla maszyn CNC. Myślę, że porównując stosunek jakości do ceny oraz niezawodność tego urządzenia wykazaną w tych testach, które zrobiliśmy, jest ona definitywnie warta sprowadzenia na własny stół roboczy i ja bardzo się cieszę, że ta maszyna u nas zostanie. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z chińskim portalem sprzedażowym banggood.com Link do portalu znajdziecie pod filmem. Koniecznie aktywujcie ikonkę dzwoneczka, aby być na bieżąco informowanym o tym co na naszym kanale YouTube się dzieje. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.